dwa silniki, każdy po 1300 koni mechanicznych. Prędkość przelotowa tego samolotu to mniej więcej około 400 km na godzinę. Zasięg ponad 2000 km, a więc taka podróż z Salzburga tu do Gdyni to jest żaden problem. Zużywa ten samolot mniej więcej 500 litrów paliwa na godzinę lotu, paliwa lotniczego. Rozpiętość skrzydeł ponad 20 metrów, długość 16, masa własna prawie 9 ton, a maksymalna masa startowa, więc wszyscy ludzie na pokładzie, w tym wypadku 7 osób. Mamy dwóch pilotów, nie ma tam pasażerów i ładunek, w tym wypadku bomby, torpeda lub ładunek cargo, bo i w takiej wersji te samoloty były, to 15 ton. Bardzo dużo wyprodukowano tych samolotów w rozmaitych wersjach. Były wersje, które nie miały takiej charakterystycznej, przeszklonej z przodu kabiny bombardiera, nawigatora. Kiedy samolot się do nas zbliży, mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo gdzieś mi zginął, a jest, to będziecie mogli to zobaczyć. Były wersje kompletnie zabudowane, natomiast ta ma fantastyczne przeszklenie na dziobie. Ma też przeszklenie na końcówce ogona, tam jest stanowisko strzelca ogonowego, jest też zrobione dwa stanowiska strzelców po bokach, wymontowane tutaj, ale doskonale na burtach widać miejsca, gdzie te karabiny maszynowe były zamontowane. Początkowo armia amerykańska chciała mieć samolot bombowy średniego zasięgu, którym będzie dwóch pilotów i bombardier, ale później w kolejnych wersjach zwiększano ilość załogi docelowo do dwóch pilotów plus pięciu osób, bombardiera i strzelców, bombardiera nawigatora. Był także epizod z udziałem tego samolotu, bowiem za jego sterami siedzieli polscy piloci w dywizjonie 305, ale w sumie nim się nie nalatali, wykonali tylko w czasie wojny 8 misji bojowych i zakończyli latanie na tego typu samolocie. Ten samolot został wyprodukowany pod koniec wojny i w zasadzie nie wziął udziału w II wojnie światowej. Był przygotowany do lotów testowych, później został wysłany na